Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie Flash Radomsko24.pl. Zaczynamy od konferencji Radomszczańskiego Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono na temat ustawy zmieniającej prawo oświatowe, której celem jest powstrzymanie seksualizacji dzieci. Konferencja prasowa w Radomsku poświęcona była przedstawieniu stanowiska partii w sprawie ustawy dotyczącej seksualizacji dzieci w szkołach. Działacze Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli akcję pod hasłem Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Zbierają podpisy pod inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy Prawo oświatowe. Trzy najważniejsze rzeczy, jakie są w tym projekcie ustawy, to przede wszystkim transparentność, że wszystkie zajęcia pozalekcyjne, jakie w szkole się odbywają, muszą być transparentne, muszą o tym wiedzieć rodzice, musi wiedzieć Rada Rodziców, Rada Szkoły. I drugie to to, co ustawa na wprost zabrania, czyli seksualizacja dzieci. Nie chcemy, aby seksualizacja dzieci była prowadzona, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci te mniejsze w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym. Edukacja seksualna, proszę Państwa, pozostaje. To jest ta trzecia sprawa, bardzo istotna, dlatego że często spotykamy się z przekłamaniami, że my chcemy zlikwidować edukację seksualną. Edukacja seksualna pozostaje na przedmiotach takich jak biologia, jak przygotowanie do życia w rodzinie, prowadzona zgodnie z programem przez fachowców. Konferencja była również okazją do tego, by wypowiedzieli się rodzice. Jako rodzic uważam, że sprawy edukacji seksualnej powinny pozostać po stronie rodziców i szkół i mają być przeprowadzane w szkołach w sposób kontrolowany, ponieważ no nie chcielibyśmy, ażeby osoby jakieś, które są z przypadku, uczyły nasze dzieci i mówiły, jak mają żyć i jak się mają zachowywać, jeżeli chodzi o te takie bardzo wrażliwe i delikatne sprawy. Ja jestem mamą dwójki dzieciaków, dziewczynki i chłopca, dziewczynka w wieku szkolnym, chłopiec troszkę mniejszy, ale uważam, że my jako rodzice powinniśmy kierować się przede wszystkim dobrem naszych dzieci. Więc ja, jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, to tak, jak najbardziej za wychowaniem seksualnym, ale jednak są też pewne granice, tak, co można tym dzieciom przekazać. Uważam, że takie wartości jak Bóg, rodzina są też wartościami bardzo ważnymi i tutaj te podstawy wychowania seksualnego jak najbardziej. Akcja Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców prowadzona jest pod patronatem marszałek Sejmu Elżbiety Witek. 12 maja był dla publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Władysława Broniewskiego w Radomsku wyjątkowy, bowiem tego dnia społeczność szkolna obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia szkoły i 25-lecie hali sportowej. W uroczystościach uczestniczyli goście specjalni, w tym poseł Anna Milczanowska, wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura oraz przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. Jubileuszowi towarzyszyła niezwykle wzruszająca atmosfera, a dyrektor szkoły Wojciech Grajkowski podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud, jaki wkładają w rozwój szkoły. Na ulicy Mickiewicza 5 w Radomsku w 1948 roku powstała szkoła i tam pierwszą kierowniczką tejże szkoły była pani Janina Tarankowa. Później kilku dyrektorów. Ja trafiłem do tej szkoły w roku 1988. Wówczas dyrektorem był pan dyrektor Szewc. I w tymże roku 1988 szkoła została przeniesiona właśnie do obecnych pomieszczeń. Przy czym w momencie, kiedy była przenoszona, to był tylko jeden segment dydaktyczny. Później w roku 1991 pojawił się drugi, a w 1997 została wybudowana hala. Warto podkreślić, że szkoła podstawowa nr 6 w Radomsku to jedna z najstarszych szkół w regionie. Wśród gości specjalnych, którzy przybyli na uroczystość z tej okazji, byli również dyrektorzy innych szkół z miasta i powiatu. Generalnie są bardzo fajni nauczyciele i w ogóle nasza szkoła jest akurat bardzo ładna. Mamy bardzo dobrych i wykształconych nauczycieli. Sale są nowe i wyremontowane, co sprzyja nauce. Szkoła podstawowa nr 6 jest największą szkołą w mieście. Jest bardzo ważna dla tej części miasta.
Większość mieszkańców osiedla Tysiąclecia to są absolwenci lub rodzice, którzy mają uczniów w tej szkole. Jest ona oczywiście bardzo ważna, ale też ważna jest z tego względu, że mamy tutaj duży kompleks, nie tylko edukacyjny, ale też sportowy. Jednocześnie hala sportowa, która jest przy tej szkole. W tej chwili budujemy również kompleks boisk i bieżni lekkoatletycznych i rzutni. Myślę, że to jest taki ważny punkt na terenie miasta Radomska, gdzie ogniskuje różne pokolenia, ale jednocześnie też powoduje, że dzięki temu komfort i jakość życia w tej części miasta jest wyższy. Nie zabrakło również okazji do świętowania 25-lecia istnienia hali sportowej przy szkole. Hala to nie tylko miejsce, w którym odbywają się lekcje wychowania fizycznego, ale również centrum życia szkolnego, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy i spotkania. Wymarzony urlop wymaga przygotowań. Bez względu, czy wybiera się krajowe wczasy, czy zagraniczną wycieczkę, powinno się być świadomy swoich praw. Wakacje za granicą cieszą się ogromną popularnością, a wiele osób korzysta z usług biur podróży, aby zorganizować swoje wymarzone wakacje. Jednak zrozumienie swoich praw jako konsumenta jest kluczowe, aby cieszyć się spokojnym i bezproblemowym wypoczynkiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, biura podróży mają obowiązek zapewnić wysoki standard usług, zgodność z umową oraz ochronę interesów klientów. Osoby, które zdecydowały się na zakup wakacji w biurze podróży, również mają określone prawa i gwarancje. Podstawowe prawo mamy do złożenia reklamacji, czyli dochodzenia swoich roszczeń w przypadku, gdy impreza nie jest realizowana zgodnie z umową. Na przykład hotel powinien być czterogwiazdkowy, jest trzygwiazdkowy, warunki sanitarne, higieniczne w hotelu są na przykład nieodpowiednie, posiłki są słabej jakości, jak najbardziej możemy dochodzić swoich praw. Czyli zgłaszamy te niezgodności. Reklamację powinniśmy dla celów dowodowych złożyć najlepiej w formie pisemnej. Najlepiej zrobić to niezwłocznie, w trakcie pobytu na imprezie. Domagać się poprawy tych warunków, aby organizator mógł dokonać zmiany. Na przykład, jeżeli jest wycieczka innej jakości od tej, która była zaproponowana w umowie, powinno być zaproponowane świadczenie zastępcze. Oczywiście klient może dochodzić obniżenia ceny, jeżeli umowa jest w sposób niezgodny realizowana, odszkodowania, w zależności od danej, jaka zaistniała sytuacja. Na co wtedy zwracać uwagę? No i czy robić na przykład fotografię do tego? Jak najbardziej. Dla celów dowodowych, tak jak pani tutaj wspomniała, zdjęcia to jest taki bardzo potrzebny dowód do dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przypomnę, że swoich roszczeń mamy tutaj 3-letni okres dochodzenia roszczeń. No niestety ustawa nie przewiduje obecnie o imprezach turystycznych terminu czasu, w jakim odpowiedź powinna zostać udzielona na reklamację. Myślę, że taki termin 14 dni jest wystarczający, żeby zgłosić się o poradę do rzecznika konsumentów albo o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności dotyczących praw konsumenta związanych z wycieczkami zagranicznymi organizowanymi przez biura podróży lub kupionymi w biurze podróży, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami regulującymi lub specjalistami w dziedzinie praw konsumenta, aby otrzymać wsparcie i ochronę swoich praw. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór wniosków w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, 22-26 maj. Zapraszamy pracodawców, którzy chcieliby inwestować w swoich pracowników bądź w siebie samych. Jest to nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Z środków tych mogą skorzystać przede wszystkim pracodawcy, osoby, które zatrudniają. I tak mikroprzedsiębiorca może otrzymać 100% dofinansowania takich kosztów kształcenia, natomiast pozostali do 80% kosztów kształcenia. W ciągu roku jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika. Mogą pracodawcy skorzystać ze szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, czy też kosztów, sfinansować koszty egzaminów, licencji niezbędnych do wykonywania pracy. Druga sprawa jest taka, że pracodawca musi wpisać się w jeden z priorytetów, które corocznie określane są przez ministra,
Te priorytety są dostępne na naszej stronie internetowej, tak samo jak wszystkie potrzebne dokumenty, zasady udzielania wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Także zapraszamy na stronę internetową urzędu. Ewentualnie do urzędu oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy. W Urzędzie Miasta podpisano umowę z wykonawcą zadania budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 9 w Radomsku. Jak wyglądają szczegóły tej inwestycji? O tym w materiale. Chcemy tam cały ten plac, który do tej pory był zaniedbany, przebudować. Powstanie tam boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki. Też mini boisko, plac do ćwiczeń, ale też uporządkowanie całej tej infrastruktury. Dodatkowo przy tej inwestycji również chcemy uporządkować teren dojazdowy do Orlika i do szkoły podstawowej nr 9 do tyłu właśnie tego boiska, także również zadanie przebudowy tego odcinka od ulicy Rolnej także będziemy realizować. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2022 na kwotę 301 tysięcy złotych. Termin wykonania zadania to październik tego roku. Ponadto do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Sportowa Plus. Wniosek jest w trakcie oceny. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomsku zorganizowało kolejną akcję bezpłatnego czipowania psów i kotów. Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta i schroniska kilkunastu właścicieli wzięło udział w akcji czipowania swoich ukochanych pupilów. Czipowanie jest ważnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zwierząt, a ta inicjatywa miała na celu podkreślenie roli tego zabiegu oraz ułatwienie identyfikacji zwierząt w razie zgubienia się lub zaginięcia. Mamy jeszcze jednego pieska, ale i chcemy wyjeżdżać za granicę, musi mieć paszport chipsa i boimy się po prostu, żeby nie zginął. Chipowanie to proces, który polega na wszczepieniu mikrochipu pod skórę zwierzęcia, zazwyczaj w okolice karku. Ten mały i bezbolesny chip zawiera unikalny numer identyfikacyjny, który jest skojarzony z danymi właściciela w bazie danych. I też słuchajcie, to jest bardzo ważne, jeżeli na przykład dochodzi do kradzieży psa, bo to też się zdarza, pamiętajcie, tak? I na przykład my potem na portalach społecznościowych odnajdujemy tego psa i jedziemy po prostu odebrać swojego psa. Taka sytuacja może mieć miejsce. No i mając książeczkę zdrowia z transporterem, z chipem, że ten pies jest zarejestrowany na nas, mamy dowód, że to jest nasz pies. Także to jest bardzo fajne, bardzo słuszne. Proszę pamiętać, że chip to nie jest namierzanie GPS. Jeżeli pies ma chipa, to my go nie namierzamy po prostu za pomocą satelity, bo to tylko i wyłącznie, jeżeli my go szczytujemy, to wtedy my wiemy, że on jest po prostu zaczipowany, tak? To nie jest po prostu GPS, to też proszę pamiętać o tym, że to nam nie gwarantuje tego, że pies nam, jak nam ucieknie, to my go odnajdziemy. Akcja chipowania była doskonałą okazją do edukacji i podniesienia świadomości wśród właścicieli psów i kotów. W Radomsku zorganizowano turniej Mistrz Kierownicy. Na wydarzenie zaprosiła Komenda Powiatowa Policji w Radomsku oraz Szkoła Nauki Jazdy Elkar. Najpierw uczestnicy turnieju zdawali w radomszczańskiej Komendzie Policji egzamin teoretyczny, następnie na Placu Targowym przystąpili do części praktycznej. Uczestnicy turnieju do pokonania mieli plac manewrowy. Wśród zadań była m.in. jazda ze znajdującą się na masce samochodu piłeczką tenisową. Wśród przygotowanych atrakcji był również slalom, który należało pokonać z założonymi alkogoglami oraz narkogoglami, trzymając na łyżce jajko. Młodsi uczestnicy turnieju zdawali egzamin na kartę rowerową. Fleszu czas na sport. RKS Radomsko zremisował z Widzewem 2-1. Tym samym zespół trenera Pawła Ściebury odebrał punkty faworytowi do awansu. Rezerwy Widzewa to aktualny lider rozgrywek RKS, w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Na tym meczu pojawiło się ponad 500 kibiców, którzy obejrzeli dobry pojedynek. Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy od początku budowali sobie przewagę na boisku. Strzelali Konrad Niedzielski, Jakub Sypek i Kamil Tlaga. W tej części gry jednak najlepszą sytuację stworzyli gospodarze. W 36 minucie Dawid Flaszka ładnie minął obrońcę Widzewa, ale jego strzał zatrzymał się na słupku.
Po zmianie stron w 63 minucie prowadzenie dla gości daje gol Macieja Kazimierowicza po rzucie wolnym w 75 minucie wykonywanym przez Bartosza Machaja. Zamieszanie w polu karnym Widzewa wykorzystuje Szymon Korzecki i mocnym strzałem z 5 metrów pakuje piłkę do siatki. Na 5 minut przed końcem Widzew mógł rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał Kamil Tlaga i mecz zakończył się wynikiem 1-1. Podczas spotkania kibicom na stadionie przy Brzeźnickiej zaprezentowano wszystkie grupy wiekowe Akademii Piłkarza RKS Radomsko. W tym serwisie to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Zaglądajcie na nasz portal, śledźcie media społecznościowe.